Siemaneczko wszystkiego, ze Spaki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Spyro, pierwszej części. Skończyliśmy już w tym miejscu, to się nazywa Beastmakers, bodajże ten świat cały. No więc się za to zabieramy. Tutaj mamy jakiś pierwszy świat, ale tak sobie pozwolę tylko najpierw jeszcze. O, tak zrobić, o. Tam był balonista, widziałem chyba, ale dobra, idziemy sobie po prostu tutaj. Teraz Village. Jeden chyba z najbardziej wkurzających poziomów tutaj. No zaraz wam pokażę czemu. Dlaczego to jest taki ból dla graczy. A nie, to nie jest ten poziom, dobra, nieważne. Treetops chyba się nazywa tamten świat, który miałem na myśli. Ten to tam nie jest nawet... Ten tutaj to akurat nie jest jakiś ból. Wow, mała przycinka. Nie fajnie. Dobra. Teraz skaczemy, zbierałem wszystko. W takim tempie chyba powinno być jeszcze ze dwa odcinki. W sumie to zależy jeszcze ile... no w jakim tempie będziemy przychodzić plansze, tak? Bo ja tutaj tak raczej staram się robić wszystkie plansze w jednym odcinku z całego świata. Ale... No, wiadomo, może czasami coś mi nie wyjść i czasowo trochę dłużej wyjść, tak? Hamie! Proszę mnie tu nie widać. No co, tak rozwalałem wszystko po drodze. Nie pykło. Dobra, tutaj mamy życie, sobie zgarniamy. Cikun. Bo... musimy życie sobie odnowić, prawda? Dobra. Chodźmy wyżej, tutaj mamy smok. Smoka. Smoku. Właśnie pozdrawiam smoka. Smoku. Watch out, ponieważ... Radomir napisał, że ogląda sobie odcinek, a tu nagle gadam, że tutaj jest smok. No tak śmiesznie, przypadkowo, ale śmiesznie. Ziu. Dobra, tutaj mi się nie będzie chciało chyba iść tam na górę w ogóle. Kminić jakoś specjalnie. Ale tutaj jest dużo diamencików, to jest oczywiście zgarniam. No niestety, dobra, tutaj nie pykło zbytnio mi to wygodnie. A! Dobra, zdążyłem. Czy to jest jakiś ten? Jakaś kura. Nie ma tu kury. God damn it! Mam mały problem. Bo tutaj kury nigdzie nie ma. No jak to? No wiedziałem, że zginę. Ach. Nie lubię tego poziomu właśnie przez tych typów. Dobra, zdążyłem. Okej. Okay. Kolejny smok. Cyprim. Cyprian normalny od kreskówek. Good job, Spyro. Dobra, nie wiem dlaczego on chciał, żebym namalował go jak jedną z jego francuskich dziewczyn. Wnikać chyba nie będę. To jest ten żydko, więc wezmę żydko, prawda? Teraz pytanie, gdzie tak to mam iść dalej? Poważnie. Drugie życie właśnie straciłem. Dobra, nie będę się wypowiadać o tej żenadzie. Tutaj? Nie, tutaj. Gdzieś. Ode mnie się odsuń. Aha, ja muszę tam na górę, dobra. Nieważne. Czyli muszę tędy iść. Dobra. Ja sobie poczekam, aż on sobie tutaj to tak zrobi właśnie. Dobra. I myk ciebie. Aha, to będzie tak bolesne, dobra. Dobra, tak sobie to zrobiłem, udało się. Teraz tam muszę przejść, co? Dobra. I na górę. Gdzie dalej? Teraz tam chyba, co? Muszę iść, prawda, od nowa na górę. Dobra, ten poziom to też jest ból w tyłku.
Ale teraz tyle dobrze, po prostu muszę polecieć i tyle. Nie muszę to jakoś kombinować, nie wiadomo jak. Dobra. To ja polecę tutaj, dolecę. Dobrze, dolecę. Dobra, i co tutaj mamy? Trochę tych skarbów, więc sobie tak zgarnę. I na górę, dobra, mam dość tego poziomu. Znaczy na górę, do domu, powrót, wiadomo. No, cokolwiek. Lecimy. Dobra, tak jeszcze nadmienię w tym momencie, że tak mam zamiar nagrywać drugą część Spyro. I tak mam zamiar nagrywać Crash Bandicoot kiedyś. Mam nadzieję, że już to odpowiedziałem na wiele pytań. Dobra, rozwalony. I rozwalony. A, tam zaraz pójdę, najpierw chciałbym tutaj pójść. No tu mamy cletus, klitus, cokolwiek. Spyro, it's great to see you, but I've got to go. You mother... Fajnie widzieć się, ale muszę już iść. Well, fuck you too. Dobra. Tutaj z tego co pamiętam nie ma, nie chcę iść, tak? Dobra, dobrze pamiętam. Bo tutaj jest flight, flightów nie robimy. Dla osób, które zastanawiają się, dlaczego nie robię tego poziomu, tych poziomów z flight. To są po prostu takie dodatkowe skarby, one mi nie są potrzebne w ogóle. Dobra, lecimy tutaj, kolejny świat. Misty Bog. Dobrze, dobrze, ciśniemy. Kolejny poziom. Dobra, nie no, czas mamy dobry. Drugi poziom, 7 minut. A, to jest ta muzyka normalnie jak z tego, z napisów końcowych czy coś. Fajne, fajne. Znaczy taka podobna, mi się podoba taka muzyka. O Jezu, jak ja ich nie lubię. No właśnie. Nie lubię ich. Nie znoszę. No dobra. Może to tamten poziom jeden, co tak narzekałem, to nie jest aż takie zło. Więc co, ja was mam gdzieś, więc ja po prostu... Aha! Jak ja to? Fajnie byłoby odzyskać Sparksa, tak nie ukrywam. Dobra, chodźmy tutaj. Rostko. Cokolwiek, bla bla bla. Dobra, muszę się zastanowić, gdzie ja chcę iść. Nie mam pytań. Dobra, tam nie idziemy. Lecimy tutaj. Ramek. Chcę polecieć jeszcze tutaj, w tą stronę w sumie. A, czy to mogę rozwalić? Ja mogę rozwalić. Nie wiem po co, ale mogę. Ja chcę tutaj polecieć, bo tam coś może być właśnie, tutaj, o ile pamiętam. Dobra. Bo jeśli to jest smok jakiś do zdobycia... No jest na górze, dobrze. Okej, okay, oberwałem oczywiście, ale raz tylko, to... Na tyle wrogów to jest dobry wynik. Damon! Thank you for releasing me. Tak, tak, zamknę tekst. Chodźmy dalej. Dobra, pytanie, czy tutaj coś jest, czy tylko te diamenciki i nic więcej. Dobra, chyba tylko diamenciki. Jak ja stąd mam wrócić? Tak w sumie... Dobra, bo nie mam pojęcia nawet jak wrócić, serio. Dobra, chodźmy tu na górę, może jednak. Muszę coś wykminić. Chyba stamtąd po prostu, jak tutaj wskoczę.
nie móc tutaj gdzieś przelecieć. No, dobra. O nie, ty się ode mnie odczep. Dobra, idziemy prosto. Do końca planszy. No i widzicie, tutaj pokazuje nam, żebyśmy szli w dół. Proszę mi się nie lagować. Myk. Myk. Aha. Dobra, to było naprawdę tak randomowe. Okej, okay, jesteśmy tutaj, tam zaraz będzie koniec planszy, z tego co pamiętam. Zeke! Thank you for releasing me. Na czołówkę z dzikiem? Tak. Odczepcie się ode mnie, wy już lepiej, co? No co wy tak mnie bijecie wszyscy? Kiszacie ode mnie. Ja mam dość, ja uciekam stąd. Buba! Chyba taka guma dojdzie, chyba buba. I'll tell you what to do with those creatures. Nie chcę słuchać, co mam z nimi zrobić. Tam niby mogę na górę jakoś się wykmić. Nie chce mi się. Idziemy stąd. 12 minut niecałe. Drugi poziom skończony. Jeszcze chyba z... no nie wiem. Ze dwa zwykłe i boss? No ile ogarniam dobrze? Tam jest balunista. To jest cikun. Kolejny cikun. O, Tritops, o tym mówiłem w świecie. Tylko tutaj chyba nie ma żadnego smoka, co nie? Nie, ale to jest dycha. To sobie weźmiemy. Dobra. Tritops. W sumie Tritops nie jest chyba aż tak ciężkim poziomem, porównując do poprzednich. Ale też jest irytujący. Jak widzieliście, tutaj byli uciekające te duszki różne, co nie? W różnych kolorkach. Więc no, właśnie. Dobra, rozwalamy was, ziomy. Bananami we mnie rzucają. Tutaj jest czerwony duszek, jak widać. Dobra, i tutaj jest cikun! Dawaj, Spark, zbierasz to mi wszystko. I smok. Dzień dobry. Isaac! Wiśnia! Kiedy Isaac dawno nie było? Pozdro, Akumatych, jak ktoś ogląda Wiśnie. Naprawdę wspaniały człowiek. Dobra. O, lecimy. Czemu mnie kopnąłeś? O, życie odzyskamy, co? Dobra. Dobra, kolejny poszedł. Teraz tak uważał strasznie, bo nie chciałbym zginąć. Okej, mam jednego smoka. Pytanie tylko, czy ja chcę się bawić w jakoś... Dobra, ciul. Nie wiem. Nie wiem, ile smoków potrzebuję na kolejny świat. To jest mój problem. Dobra. Cikun. Bożycie. I tu kolejny cikun, bożycie. No. Dawaj. Dobrze. Oj, ekran mi się przejmił, tego nie chcę. Tutaj jest boss, jak widzicie. Tutaj trzeba będzie przelecieć górą, dobra. Więc co, czyli został boss mi tak naprawdę tylko.
Dobra, rozwalony. Poczekam aż jeszcze raz tutaj tym prądem kopnie. Lecim. Dobra. Czy tam na górze coś jest? Bym chciał zobaczyć. No nie pamiętam jak tutaj jest... Nie, to jest początek mapy. Nie, tam nic nie ma. No to co to na bossa? Metalhead. Ten boss akurat nie jest aż tak ciężki. Ej, to szybko strasznie się uwinąłem z tym, przez Treetops, bo Treetops jest strasznie krótkim levelem. Prawda? Myk. Myk. Dobra, te diamenciki to mnie tam ciul. Au, dobra, to było bolesne. Bum. Dobra. I gdzie teraz? Teraz tam muszę wszystko. Nie, teraz po prostu tam są schodki, dobra. Ej, dlaczego bym ten... Chciałem tego kopnąć jeszcze. Co jest? Aha. Wszystko jasne, dobra. Cikun! I tu jest smok. Sadiki! Dobra, dobra. Okej, z nim nie jest aż tak ciężko. Wystarczy rozwalać te wszystkie susie, kiedy są zielone. Tak naprawdę tylko tyle. Au. No bo tak niefortunnie trochę. No ale dobra, mam nadzieję, że tutaj teraz będzie gdzieś jakiś kurczak. Pojdę tu na górę, bo wiem, że tu jest wejście na górę. Niezbyt. No dobra. To ja będę musiał uważać. Ała, nie no. Ja chciałem przeżyć. Dobra, ciul. Myk. Myk, 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 myk. Aha, to fajnie. A nie mogę się wrócić. A, bum, bum, bum. Dobra, kilka ogaru. Dobra, rozwalił się sam. Ale głupek. No i co, zrobiliśmy to tak naprawdę. Słuchajcie, jedną rzecz chcę sprawdzić. Bo tu jest taki jeden haczyk, że... Dokładnie. O, doleciałem tutaj, bo tutaj generalnie były diamenciki, mimo że tu ich normalnie nie powinno być w jakiejś wersji gry. Jak widać, nagle mam dobrą wersję gry, bo jak sobie grałem kiedyś sam i przychodzi na 100%, to nie mogłem tam w ogóle doskakiwać. Znaczy mogłem, ale właśnie tak jak teraz było i teraz doskoczyłem bez problemu. Dobra, nieważne. Okej, no to co, kończymy chyba ten świat cały. 20 minut kolejne. I się wyrobiłem. Piknie. W ogóle sporo się skończyło, to prawdopodobnie odcinki teraz będą codziennie ze Spyro. Pewnie tak bym zaczął robić, ale zobaczymy. Dobra, i zapytajmy teraz ciebie, gościu. I feel much better now that so many have been rescued. Dobra. Okej. Idziemy.
Dreamweavers i to chyba jest już ostatni świat poza samym bossem gry. Więc mam chyba z głowy... No to jeszcze ze dwa odcinki poza tym będą. To co, to idziemy chyba złapać jakiegoś typa, nie? Ja się smoka. Tylko nie mam pojęcia, gdzie jest smok najbliższy, to jest problem. Chyba tam gdzieś będzie. Dobra, bum. O, tu jest smok, dobra. Idziemy. Mazi, żeby zapisać grę. Będziemy kończyć. Dobra. Więc cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli podobało, to stawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeśli tego nie robicie. I zapraszam was do kolejnych materiałów. Trzymajcie się. Cześć, no i pa, pa.